Witam Państwa bardzo serdecznie, Ewa Brzostek w programie Na Gorąco. Moim i Państwa gościem jest osoba, dla której niestraszne są słowa jak PIT, CIT czy VAT. Pani Dorota Waszczuk-Pancechowska, zastępca naczelnika Urzędu Skarbowego w Kętrzynie, wprowadzi nas w świat podatków. Witam Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry Pani, Pani redaktor. Dzień dobry Państwu. Pani Doroto, wraz z nowym rokiem oczywiście pojawia się obowiązek, powraca ten obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego. No i cóż, czynność można powiedzieć raczej nielubiana przez podatników, no i przez pracowników Urzędu Skarbowego z prostej to przyczyny. My jako podatnicy musimy tutaj mozolnie wypełniać formularze, no natomiast Wy macie w tym okresie bardzo, bardzo dużo roboty. I czy faktycznie tak teraz to wygląda w Urzędzie Skarbowym? Z jakich dostępnych kanałów rozliczenia mogą teraz korzystać podatnicy i czy korzystają? A więc tak, ten okres do 30 kwietnia jest faktycznie okresem, który może być nielubiany przez podatników, ponieważ właśnie tak jak Pani wspomniała, dokonują rozliczeń rocznych za rok ubiegły, składają rozliczenia podatkowe. Aczkolwiek ja tutaj nie określiłabym, że czynność ta w tej chwili jest już czynnością mozolną, pracochłonną, czy też bardzo mocno czasochłonną. A to z tego względu, że od ubiegłego roku Ministerstwo Finansów przygotowało dla podatników tak zwaną usługę Twój e-PIT. A więc rozliczenia roczne już od ubiegłego roku były przygotowane przez pracowników Ministerstwa Finansów i dostępne właśnie na stronie podatki.gov.pl. W pierwszym roku usługa była dedykowana dla podatników, którzy rozliczają się na formularzu PIT-37, a więc deklarują na przykład przychody z wynagrodzenia za pracę, jak również rozliczających się formularzem PIT-38, czyli deklarujących przychody między innymi z kapitałów pieniężnych. I jeżeli chodzi o rok ubiegły, to spośród 16 milionów zeznań podatkowych złożonych elektronicznie w skali kraju, około 7 milionów rozliczeń było złożonych z wykorzystaniem tejże usługi. I jeżeli tą statystykę przeniesiemy tutaj na nasz grunt lokalny, na grunt Urzędu Skarbowego w Kętrzynie, to powiem, że formularze PIT-37 łącznie wpłynęło około 37 tysięcy, z czego 34 tysiące złożono zostało w formie elektronicznej, a z wykorzystaniem usługi około 17 tysięcy. Jak się do tego odnieść? No chyba można powiedzieć, że usługa cieszy się zainteresowaniem, bo te liczby jednak świadczą same za siebie, tak? Natomiast jeżeli chodzi o ten rok, o rok rozliczenia za rok 19 w 2020, to tutaj usługa została rozszerzona, rozbudowana o formularz PIT-36 i formularz PIT-28. Ten drugi jest dedykowany, przeznaczony dla podatników, którzy rozliczają na przykład przychody z najmu bądź dzierżawy opodatkowane podatkiem zryczałtowanym. Natomiast PIT-36 zadedykowany jest dla podatników, którzy rozliczają się, na przykład rozliczają przychody z emerytur zagranicznych, z rent zagranicznych, jak również przychody z najmu opodatkowane na zasadach ogólnych. I co w tych rozliczeniach podatkowych się znajduje? A więc tak jak było w roku ubiegłym, są częściowo zaczytane dane z rozliczeń za lata poprzednie, za rok poprzedni, a więc na przykład w zakresie ulgi na dzieci czy też 1%, ale również od tego roku w formularzu PIT-28 i PIT-36 są ujęte zaliczki na podatek dochodowy wpłacone przez podatnika w trakcie roku. I teraz tak, nowością również w usłudze Twój e-PIT jest od tego roku pobór danych między innymi z bazy PESEL i rozliczenia roczne uwzględniają już ulgę na dzieci urodzone w 2019 roku, a więc to, czego wcześniej jeszcze nie było. Jak również zaczytują dane z baz uczelni wyższych dotyczące dzieci, które ukończyły 18 rok życia do 25 roku życia, które w dalszym ciągu się uczą. Nowością jest również od 2019 roku to, że od 1
1 sierpnia część przychodów dla ludzi młodych do 26 roku życia została zwolniona częściowo z podatku dochodowego. I ci młodzi podatnicy również na tej stronie podatki.gov.pl mogą zobaczyć swoje rozliczenie roczne i mogą z takiego rozliczenia skorzystać. I teraz jeżeli chodzi o kanały przesyłania, to tak jak już powiedziałam, zachęcam do korzystania ze strony podatki.gov.pl, gdzie są przygotowane rozliczenia roczne przez ministerstwo. Czyli te elektroniczne są coraz bardziej popularne. Tak, coraz bardziej popularne, coraz bardziej usługa jest rozpowszechniana. Jeszcze tutaj dodam, bo nie dokończyłam również, od tego roku w przypadku skorzystania z usługi Twój e-PIT, w przypadku nadpłaty, podatnik będzie miał możliwość monitorowania stanu zwrotu swojej nadpłaty. Natomiast w sytuacji wystąpienia kwoty do zapłaty, system automatycznie będzie informował o mikrorachunku podatkowym, na który podatnik może dokonać wpłaty, powinien dokonać wpłaty oczywiście, z możliwością dokonania płatności online, czyli przeniesienia się na stronę swojego banku. O mikrorachunku oczywiście powiemy oczywiście troszeczkę później. Oczywiście o tym powiemy, ale chciałam zapytać, bo skoro tutaj ta, można powiedzieć, elektryczna sprawa elektroniczna, ona jest coraz bardziej popularna, czy w związku z tym jest krótsze oczekiwanie na ten zwrot podatku. Tak. Jak to długo trwa? Tak, w przypadku rozliczenia elektronicznego od ubiegłego roku, czyli od rozliczeń za 2018 rok, nadpłaty Urząd Skarbowy dokonuje w terminie 45 dni. W przeciwnym razie przy rozliczeniach papierowych to jest termin taki jak był wcześniej, czyli 3 miesiące. A czy w związku z tym w dalszym ciągu zdarzają się błędy? Jakie błędy najczęściej tutaj Najwięcej błędów oczywiście jest w tych rozliczeniach złożonych w formie papierowej. I tutaj poczynając od nieprawidłowego identyfikatora podatkowego, poprzez brak podpisu, poprzez brak załączników, no i oczywiście błędy rachunkowe, no te są dominujące. I tutaj chyba w tym momencie ta elektroniczna forma rozliczenia jest jak najbardziej zalecaną, pożądaną, bo tych błędów takiej natury unikniemy, ponieważ intuicyjnie prowadzi tak, system od razu wymusi obowiązkowe pozycje, prawidłowo obliczy podatek, co w rozliczeniach papierowych niestety często zawiera błędy i to jest powodem, że zapraszamy potem podatnika do urzędu, to jest powodem konieczności złożenia korekty, no i niepotrzebnie straconego przede wszystkim czasu. I stresu, tak, słusznie. Ale oprócz tego, że tutaj rozliczamy się, ja myślę, że z faktu, że już ta machina, że tak powiem, podatkowa ruszyła, mogą najbardziej się cieszyć fundacje, stowarzyszenia, różne, można powiedzieć, takie organizacje, no i podopieczni, ze względu na to, że no jest ten malutki 1%, ale jakże cenny, który można właśnie tutaj przekazać na dowolny cel. Czy zauważyła Pani, że jak właściwie Pani to ocenia? Czy podatnicy chętnie z takiej formy korzystają, czy oddają ten 1%? Tak. Z roku na rok obserwujemy, że tendencja i chęć przekazania 1% jest tendencją wzrostową. Powód jest bardzo prosty. Niewiele nas to kosztuje, tak, ponieważ to jest tylko wypełnienie kilku pozycji w rozliczeniu podatkowym. Cel jest niesamowicie szlachetny. No i tak jak powiedziałam, co roku obserwujemy, że coraz więcej podatników z możliwości przekazania tego 1% korzysta. I tutaj w tym momencie również posłużę się troszeczkę statystyką, bo na przykład za rok 2016 nasz urząd kętrzyński na rzecz organizacji pożytku publicznego przekazał kwotę przekraczającą 1 100 000. Za rok 2017 już było to trochę ponad 1 300 000, natomiast za rok 2018 to już była liczba, kwota 1,5 miliona. Także tendencja jest jak najbardziej wzrostowa, bo tutaj widać, że to jest mniej więcej po 200 000 w skali roku. Również ilość zeznań podatkowych, których podatnicy deklarują chęć przekazania 1%, również wykazuje tendencję wzrostową, ponieważ to jest mniej więcej około 1000 sztuk co roku z większą ilością wykazanego 1%. Także jak najbardziej do tego zachęcam, bo tak jak powiedziałam, cel jest jak najbardziej szczytny i szlachetny. Czy Wy jako Urząd Skarbowy
dysponujecie jakąś bazą organizacji, żeby ułatwić podatnikom przekazanie tego? Tak, takie bazy są dostępne między innymi pod wspomnianym już przeze mnie wcześniej adresem podatki.gov.pl. Tam jest wyszukiwarka organizacji pożytku publicznego, ale oczywiście na stronach internetowych również można takie organizacje wyszukać, można wyfiltrować, kierując się na przykład powiatem czy miastem, dla którego chcielibyśmy przekazać 1%. Także jak najbardziej takie informacje są dostępne. Wspomniała Pani o nowości, a wiadomo, że nowości tak niekoniecznie są fajnie przyjmowane i te zmiany, ale myślę, że to chyba jest jakieś ułatwienie. Oczywiście wspominała tutaj Pani o mikrorachunku, który obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku, czyli od tego roku. Co to jest ten mikrorachunek i właściwie jak mam zdobyć ten mikrorachunek? A więc mikrorachunek podatkowy, tak zwany indywidualny rachunek podatkowy, to jest rachunek dedykowany do wpłat podatku PIT, CIT i VAT, czyli podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług, na który to podatnik dokonuje, tak jak tutaj Pani już wspomniała, od 1 stycznia 2020 roku wpłat swojego podatku. Gdzie go zdobyć? A więc już, tak jak wcześniej wspominałam, strona podatki.gov.pl. Tam jest generator mikrorachunku podatkowego, gdzie podatnik 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu ma możliwość wygenerowania swojego rachunku dedykowanego do wpłat. I tak, jeżeli jest to osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej i nie będąca podatnikiem od towarów i usług, przy generowaniu rachunku podatkowego posługuje się numerem PESEL, natomiast podatnik prowadzący działalność gospodarczą, podatnik podatku od towarów i usług, jak również płatnik składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, posługuje się identyfikatorem podatkowym, czyli NIP-em. Można ten rachunek wygenerować sobie, tak jak powiedziałam, na stronie podatki.gov.pl, można go wydrukować. Oczywiście warunkiem jest tutaj dostęp do internetu. Jeżeli natomiast jest z tym jakiś problem, to zapraszamy do urzędu po okazaniu identyfikatora podatkowego. Również pracownicy udostępnią ten indywidualny rachunek, tak zwany mikrorachunek. I dodam, że ten rachunek służy tylko do wpłat. Jeżeli podatnik ma nadpłatę podatku, to ta nadpłata jest przekazywana na zgłoszony przez niego do nas rachunek bankowy. Wspomniała Pani, że ten mikrorachunek to są rozliczenia tylko i wyłącznie PIT, CIT i VAT. A na jaki rachunek możemy wpłacić inne podatki? Na pozostałe podatki wpłacamy na dotychczasowe rachunki, tak jak było to do końca 2019 roku. Tutaj między innymi chodzi o podatek z tytułu karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn. Tak jak powiedziałam, na dotychczasowy rachunek Urzędu Skarbowego. A jakie korzyści niesie ten mikrorachunek podatkowy? No korzyści. Korzyścią jest przede wszystkim przemawiającą za korzystaniem z tego rachunku, co jest oczywiście w tej chwili już obligatoryjne, podatnik musi z niego korzystać, to jest to, że wszystkie podatki wpłaca na swój indywidualny rachunek, swój jeden rachunek, nie musi poszukiwać tych rachunków na stronie Urzędu Skarbowego, które do tej pory były rachunkami odrębnymi. Co jeszcze? Mniejsza ilość pomyłek się z tym wiąże. No i przede wszystkim, jeżeli podatnik zmieni miejsce zamieszkania, wyprowadzi się, w dalszym ciągu wpłaty dokonuje na ten sam mikrorachunek, na indywidualny rachunek podatkowy, który jest do niego przypisany. A czy w dalszym ciągu jest możliwość płacenia podatków jak dotychczas, czy już tylko i wyłącznie mikrorachunek? Tylko mikrorachunek. Tak jak powiedziałam, od 1 stycznia podatek PIT, CIT i VAT wpłacamy na mikrorachunek. To jest obowiązek już od tego roku i innej formy wpłat nie ma. Wiadomo, że takie nowości wprowadzane w jakiejkolwiek dziedzinie, one najczęściej pierwsze co przerażają, też sprawiają dużo problemów, no i siłą rzeczy pojawiają się jednak te błędy. I właśnie, gdy zdarzy się błąd,
Co wtedy, gdy na przykład pomylę numer mikrorachunku? Wtedy, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji i zorientujemy się, że coś jest nie tak, że popełniliśmy błąd, no to należy ten swój przelew, dokonany przelew, wziąć ze sobą i skontaktować się z urzędem skarbowym, na przykład osobiście, i sprawę wyjaśnić. Oczywiście to jest wszystko do wyjaśnienia, tak samo jak było do tej pory, ponieważ do tej pory również błędy się zdarzały. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Moim gościem była Pani Dorota Waszczuk-Pancerchowska, zastępca naczelnika Urzędu Skarbowego w Kętrzynie. A dla naszych widzów mamy konkurs. 5 osób, które napiszą maila do naszej redakcji, otrzyma fajne gadżety właśnie z Urzędu Skarbowego. Wystarczy wysłać maila i przyjść do naszej redakcji po odbiór. Żegnam się z Państwem. Do usłyszenia, do zobaczenia. Ewa Brzostek.